Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Dying Light. Jak zapewne widzicie, jestem w tym samym momencie, w którym skończyłem poprzedni odcinek, czyli muszę się skontaktować z Gierę po rozmowie z Raisem, który niestety cały czas chce od nas kolejnych to przysług. Mam nadzieję, że to się w końcu skończy i będziemy mogli otrzymać tą naszą antyzynę, bo nie uśmiecha mi się pracować dla takiego bandziora. Podejrzewam, że może nawet w pewnym momencie dostaniemy propozycję, żeby to właśnie z Raisem się tutaj trzymać, porzucić naszą misję. Chociaż to może takie moje fantazje tylko. Zobaczmy. Dobra, kontaktujemy się. Może by było podpatrzeć, jaki numer jest do Gier. Mam kolejne zadanie od Raisa, ale tym razem będzie niemiło. Kazał mi wymusić haracz od okolicznych grup ocalałych. Po prostu rób, co ci każe, żeby nie stracić kontaktu. Pamiętaj, jaka jest stawka. Te, bez odbioru. Czyli Gier wciąż tutaj bez... A co to za jakieś takie szare... Szare coś, co to może być? Zobaczmy, czy to był jakiś biegacz? A nie, to jest ten taki śmierdzący. Oż, podpłonął, podpalił się. No dobra, lecimy do warsztatu Jafara. Nie uśmiecha mi się to, bo raczej przybyłem tutaj do tej krainy, żeby pomagać ludziom, a nie wyciągać od nich haracze. No ale okej, niestety. Karim, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. To dopiero pierwszy przystanek. Dobra, mamy tu jakiegoś kupca przy okazji. Zobaczmy, plan podpalacz standardowy. Dodany do broni wywołuje krwawienie u wroga. Kupuję właściwie wszystko po kolei. Co my tu mamy? 115. Ciężka siekierka strażacka. Kupię sobie ją. Chcę zobaczyć, jak wygląda. Ok. Poznać sposób wytwarzania. Czy ja mam jakąś może już zniszczoną szeroki, krótki nóż? Zaraz mi się zniszczy kolejna maczeta, także i tak będę musiał zrobić podmiankę. No dobra, pogadajmy z nim. A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Raiz. A także to, że wisisz mu w orse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz, oto moja forsa. Bierz ją. A następnym razem... Przywitam cię jak najmilszego gościa. Mi casa, su casa. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? To było właściwie łatwe, no. Widzę, że tutaj... Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód, do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Okej, teraz na wschód. Jakaś osada rybacka. No dobra, sprawdźmy tą osadę i zobaczmy naszą siekierkę. Wygląda fajnie. O, siekierą nie można zrobić takiego fajnego zamachu. Ciekawe dlaczego. W sensie, że przytrzymuje i on nie przytrzymuje tak jak tej maczety. Jak ci idzie? Załatwiam sprawy dla Raisa. Ma dużą władzę i ludzie się go boją. To jest kurde fakt. Staram się jak mogę. Wiem. Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi ten motywacji. Mi tu papla. Nie mogę się skupić. Jeszcze zmieniłem sobie na jakąś shitowatą siekierkę. Chociaż tak na dobrą sprawę, jakbym nie znalazł, spotkaj się z kurierem przy wejściu do tunelu. Jakbym nie znalazł planów na maczetę korek, to bym musiał właśnie z takimi broniami mieć tutaj do czynienia co chwilę.
Jezus. Jejku. A ja tak widzę, że to na farta wszystko. Nie, widzę, że to się kilka. A nie. Wow. No widzę, że to jest. A dobra, chyba wiem. Jesteś zmęczony. Bo wiem, jaki jest ewenement tego, że nie mogę tą siekierką zrobić takiego zamachu jak zazwyczaj. Ponieważ jest ona oburęczna, moi drodzy. O, tam coś się dzieje. Fajnie, uratowaliśmy przy okazji jakiegoś gościa. No też się cieszę, dobrze, dawaj kasę i spadam. Nie ma czasu do stracenia. Trzeba do wioski rybackiej się udać, zobaczmy. Nie, króciutka droga. Właściwie już jesteśmy prawie na miejscu. Ta niektóra droga będzie najlepsza. Chyba jakoś tędy, może górą. Bardzo mało spotykam ogólnie tych takich zielonych zombiaków. Co to? Co tu się dzieje? O! Zrzucik. Trzeba by go przejąć. Nie wiem jeszcze jak. No, fajnie. O to mi chodziło. Już ta maczetka mi się tutaj psuje. Co? O Jezus, co to? Co mi się dzieje? Który to tak strzela? Ach, tamten. Tak daleko? Niemożliwe. Pokaż się, tutaj jesteś. Nieźle. Okej, ale kolejny zrzut udało mi się przejąć, co mnie cieszy. Tamta maczeta, którą rzuciłem, już była praktycznie zniszczona. Także mogłem sobie to wykorzystać. Młotek kowalski, korek maczeta. Jest ta już zniszczona, nie będę jej tutaj używał więcej. Okej, kontynuujmy sobie. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Dobra, tędy. Spotkaj się z kurierem. Ach, tutaj. Dobra, jakoś. Ups. Nie wiem, jak się to udało nam, ale się udało. Czyli tam się chyba nie da wejść, tak? Tędy jakoś. A nie mam. Że niżej muszę to. Czyli pewnie trzeba tam wejść. No rzeczywiście. Zamkniemy. Okej, tutaj. Fajne te podziemia, podobają mi się. Coż to ma być? Co to do cholery było? Karim, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki, nadęty, zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. O kurde. Pisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było. Same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. Okej. A tu co? Średnie otwieranie zamków. Myślę, że sobie poradzimy. O, prawie. Idę w tę stronę. Pyk.
O, fajnie. Krótki nóż myśliwski. Sakiewka. To jest ogólnie, widzę, fajna miejscówka. Podoba mi się tu. Ciekawe, co jeszcze tu znajdziemy. Proszę bardzo. Trudne. O, o. Kurczę. Czasami trudny tak fajnie wejdzie, a czasami trzeba się nieco więcej namęczyć. O. Dobra. Zobaczmy. To samo. A tamten był średni zamek, tak? Aha, dobra. Czyli tędy nie wyjdziemy. Trzeba będzie prosto do wioski, tak? Tylko którędy? Ten nożyk to mi jest niepotrzebny. Tutaj przejścia żadnego raczej nie ma. Spróbuję może tędy, co ten ząbek tu był. Tu co mamy? A, to są te drzwi, które były zamknięte. Tu coś słychać. Dzień dobry. Okej. Udało się. Lecimy na... Oj, fuj, fuj, fuj! Wow. Fajnie. Odkryliśmy nowy rodzaj zombiaczków. A co za tym idzie, będą nam się teraz pewnie tutaj pojawiali. Częściej. Podobają mi się takie te purchawy. Będę mógł na nich rzucać gwiazdkami. No, wskoczysz dzisiaj na to? Ile ich tu jest? O kurde. Widzicie to? Multum. Zobaczcie. O, i ten jest nawet śmierdzący. Oj! Wow. Aż coś tu się zapaliło. Oj. Chyba... Raczej nie powinienem tutaj długo być. Oj, nie łap się czegoś! O Jezus! Głupi pomysł to był biegać tak po moście. Dobrze, że tutaj szybko w miarę się wczytuję. Tylko, że problem polega na tym, że mi będzie chyba... Cofnie mnie do najbliższego... Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie mnie to cofnęło? Do najbliższego odkrytego pewnie przeze mnie miejsca. Nie mamy tak daleko. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra. Lecimy, nie ma czasu do stracenia. O, jakiś kupiec tu się nam otworzył nowy, ale oni nie mają na razie nic ciekawego dla mnie. Ups, ups, ups. Oj. Dawaj, nie męcz się. Strasznie szybko się męczy teraz ten mój zawodnik. Oj. O, przyciągnąłem chyba uwagę tych biegaczy. Właśnie. No i co zrobisz? Nic? O, a ten co? Co ma taki brzuch śmieszny? Dobra, jak się stąd? Damy radę? Właśnie się zastanawiałem, czy jest możliwość wspinania się. Nie, chyba jest. Dobra, nie próbujemy tego. Lecimy jakoś inaczej. Zobaczmy. Trzeba by albo tędy, tak chyba zrobię. Jakoś brzegiem może spróbuję. Dobra, oni nie powinni mnie ścigać tutaj po wodzie. Muszę się uleczyć koniecznie. Nie, patrzcie, leci. No niemożliwe normalnie. No,
Zobaczymy, czy tak śmiercią pływać. Już ty. Bo jakoś nie wiem, czy woda na nich działa, czy nie. Zdecydowanie jej unikają na pewno. O. Tu mamy jakąś kobitkę taką, chyba nawet jeszcze nie przemienioną, zobaczcie. No, ciekawe zjawisko. Dobrze. Nie spodziewałbym się znaleźć kogoś takiego tutaj. A tutaj mamy jakiś taki dom na wzgórzu opuszczony. Co to mamy? Sieci jakieś. Dobra. Okej, myślę, że to był całkiem niezły pomysł, żeby pobiec brzegiem. Dzięki temu omija mnie cały zgiełk. No i możemy się nacieszyć tą genialną grafiką podwodną. Zastanawiam się, dlaczego zombie unikają wody. Co może być powodem tego? Teoretycznie poruszają się, lepiej, gorzej, niektórzy nawet całkiem nieźle. A skoro się poruszają, no to chyba też oddychają, no ale tak na dobrą sprawę nie żyją, także nie wiem, czy to... Halo, Karim, dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwól się im. Bierzemy kasę za ochronę, czas więc trochę pochronić. Nie jestem pewien, czy sam dam... Jeśli nie, będziesz miał do pogadania... Kurde. Wspominałem ci, co robi, kiedy jest zawiedziony, prawda? Okej, moi drodzy, na szczęście rozpoczęło nam się kolejne zadanie. Także zaliczyło mi tamto, że się zbliżyłem do tej wioski. Ale niestety... Jak mam stąd wyjść? Niestety, moi drodzy, nie zauważyłem, że ten zombiak to jest ten taki wybuchowy. Albowiem... stał do mnie plecami. Przez co nie byłem w stanie stwierdzić, że on mi tutaj zaraz wybuchnie. No ale cóż... Błędy się zdarzają, jak to się mówi. Okej, ciekawe, czy... tędy jakoś damy radę? Nie. Ale tędy... też nie. Kurczę, czy ja będę już skazany tak wiecznie? Może tym tunelem przejdziemy? Chodzisz do ciemnej strefy? A co to jest ciemna strefa? Ale zobaczymy na mapce, co tam słychać. No teoretycznie moglibyśmy się tędy przedostać, czyli musiałbym jakoś może... Może da się tutaj jakoś wejść. Może tu? Też nie? Cóż, to jest ta ciemna strefa. Wchodzisz do ciemnej strefy, wychodzisz z ciemnej strefy. Nie mam pojęcia, opuszczasz teraz nagle. A nic, nie moja w tym głowa, żeby się nad tym zastanawiać, okej. Może jakoś tędy z kolei, nad tym całym tunelem spróbujemy. Nie, jak ani stąd. Okej, teraz tędy. Okej, udało się przejść nad tym tunelem. Może tu nawet całkiem niezłe zejście powinno być. Prawie. Okej. Ups. Apteczka, prawdę ci powie. Lecimy dalej. Co my tu mamy zrobić? Zamknąć bramę i oczyścić osadę z zarażonych. No dobra. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli tu wlezie. Brama zamknięta. Teraz trzeba się pozbyć wszystkich zombiaczków. I muszę... Okej, muszę koniecznie zwracać uwagę na to, do jakiego zombiaka się zbliżam. Na bliską odległość. Żeby nie popełnić takiego błędu jak poprzednio. Żyjesz jeszcze? Nie. A ty? Też nie. No dobra, chyba się udało. Co tym razem? Znajdź przywódcę
osady. Halo? Jest tam kto? Siedź cicho. Może sobie pójdzie. Jest tam kto? Mam odebrać coś dla Raisa. A nie tu. Jedziemy dalej. Tutaj. Tak? Kto tam idzie? Przysłał mnie Rais. Mam coś odebrać. O Boże. To jeden z ludzi Raisa. Co ja teraz zrobię? Powiedz mu, żeby sobie poszedł. Jak będziesz miły, to może da nam spokój. Albo lepiej wyślij go do Gursela. On będzie wiedział, co zrobić. Proszę. No idzie on z nim. Nic nie wiemy. Idź pogadaj z Gurselem. Mieszka nad sklepem. No i co? Jak ja tu nie widzę nikogo w tym domu? Skąd wy jesteście, że wy gadacie? A was nie ma w środku. Mieszka nad sklepem, tak? No to chodźmy. Który to sklep będzie? To jest sklep Still Open Fish Market. Tak jakby tu. Którędy? Tu w liść. Może tu jakoś. A, tu są schody. Spoko. Kurde. Po schodach nawet już nie umiem wbiec, bo chce mi się parkurować. Tutaj. Hej! Jest tam kto? Ciszej tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Rais. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy. Firkin, powiedz mu... Ayla, proszę. Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Miły Bóg. Kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał. To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu zad, Firkin. Weź, daj spokój, Ayla. Barki są the best. Masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Nieźle. Okej, nie będę ci tu po gałach świecił. Dobra, Karim, mam kasę od Gursela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasem. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na Starym Nabrzeżu. Jest tu prom? Był. Zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi ugrzęzły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. A więc są tam ludzie? Znajdziesz ich na wschodzie. Zostały jakieś łodzie? Tak, ale każda łódź, która próbuje opuścić zatokę, ląduje na jej dnie. W porządku, moi drodzy. Znalazłem jakiegoś dziwnego gościa, który coś tutaj chyba z brońmi robi. Najpierw rozdajemy sobie, co tu mamy. Naucz się wytwarzać tarcze i używać ich w walce. Tarcze? Naucz się wytwarzać 4 typy granatów domowej produkcji. Proszę bardzo, granaty to jest to, co mnie interesuje. Okej. Okay. Tobias. Kim jesteś? Czego chcesz? Jestem Crane. Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Co ja tu robię? Nazywam się Tobias. I jestem projektantem broni. Broni przeciwko zombie. Aha, okej, to brzmi wspaniale. Kontynuuj, nie będę przeszkadzał. Nie, poczekaj, nie idź, posłuchaj. Prawie ukończyłem konstruować ostateczną broń niszczenia potworów. Zostały tylko ostatnie szlify, z którymi ty możesz mi pomóc. Okej. Odbierz haracz. Wyzwanie. Co możemy tu? No to jedziemy. Zabij 40 żarzonych specjalną broń w wyznaczonym czasie. Przyjmij, odrzuć. Spróbujemy na zakończenie odcinka? Dlaczego by nie, kurczę? Dobra. Ilu już mamy? 5 z 40, trochę słabo. Oj, uciekaj! Mała! Jezus! Dobra, lecimy dalej.
dużych to mi się nie opłaca zabijać, moi drodzy. Bo oni są liczeni jako jeden pewnie. Zdecydowanie wolę pozabijać tutaj prostsze cele. Już się nie wyrobię. 5 mi zbrakło. Jak mam zebrać dość danych, jeśli nie dajesz rady zabić wystarczającej liczby zombie? Ciekawe, czy można jeszcze raz podjąć próbę? Można. Dawaj tam, co mi szkodzi. Dobra. Wszyscy są gdzieś poniżej. Tu jest ich sporo. W tym tempie tu się na pewno nie wyrobię. Okej, 24. Trochę słabo idzie niestety. Za mało ich tu jest. O, tu jest jakoś dużo, musiałbym 13 zabić. Mam zebrać dość danych, jeśli nie dajesz rady zabić wystarczającej liczby zombie. Dobra, jeszcze jedna próba, ale genialna. Genialne zadanie. Strasznie mi się podoba, bo się przy tym wyżywam niesamowicie. I powiem wam, że ta broń to jest w ogóle chyba lepsza niż nasza maczetka. Okej. Trzeba odsapnąć. I co on tak się wypluł z energii totalnie? Jeszcze jeden chlast. Muszę przyznać, że to fajna zabawka, ale trzeba popracować nad akumulatorem. Da się zrobić. Na pewno mogę to poprawić. Tak sądzę. Tak, no muszę tylko przeprowadzić więcej testów. Z twoją pomocą oczywiście. No dobra, i co? Nie dostałem tej broni? Nie dostałem. Kurde, taka fajna broń. Chętnie bym się nią pobawił jeszcze. No dobra, moi drodzy. W takim razie musimy odebrać jeszcze haracz z przystani promu. Jeszcze tylko tutaj pod sam koniec pogadam sobie z tym gościem, zobaczę. Jakieś pomysły, jak zarażeni sforsowali ogrodzenie? Domysły? Ja doskonale wiem, jak się przedostali. Ten idiota w masce przepiłował skobel. O kim mówisz? Nazywają go człowiekiem w masce. Mieszka na zewnątrz. Jest chory na umyśle i cały czas nosi maskę gazową. Uważa, że dzięki temu jest bezpieczny. Jesteś pewien, że to był on? Jeden strażnik widział, jak przecinał skobel, a potem uciekał. Ktoś musi coś zrobić z tym facetem. No dobra, mamy dodatkową przytrzymaj T, aby śledzić. No nie będziemy teraz na razie śledzić tej misji, ale fajnie, że mamy jakąś dodatkową.
W porządku, moi drodzy, czyli powoli nam się tutaj wyklarowała ciekawa sytuacja. Mamy jakieś zadanie odnośnie broni. Tu widzę zadanie odnośnie chyba zwinności, które też sobie sprawdzimy. Ale to wszystko, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. Także ten już niestety dobiegł końca. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.